Cześć, z tej strony Grzegorz, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się konfiguracją naszego pluginu w pliku. I zanim jeszcze dojdziemy do tego momentu, jakby tutaj zauważyłem, że nie zostało zmienione coś. I tego nie zauważyłem wcześniej, więc jakby jeżeli macie taki błąd, co oznacza, że tutaj trzeba poprawić. Ok, czyli tutaj jest po prostu co? To jest nasłuchiwanie licznika. A i w tym nasłuchiwaniu licznika widzimy, że jeżeli jest jakieś odliczanie do końca i właśnie jeżeli jest więcej niż jedna drużyna, to ma wystartować jakiś tam aftermatch, nie? Ale jak widzimy, to jest Discover Game. Jak chcemy wejść w deklarację tej metody, to nie ma tej metody jeszcze. I jakby co można tutaj zrobić, to wpisać get teams is one team left i to nam jakby naprawi rzecz. Lub no możemy zrobić coś takiego, alt enter create method is one team left return teams is one, czyli jakby przekazać tą, to polecenie jakby do teamsu. Ok. I to jest jakby rozwiązanie tego problemu, więc jakby nie wiem, czy ktoś to zauważył, czy nie zauważył. Natomiast jakby to jest potrzebne. A także to byłoby na tyle. Właśnie, w sumie tak zróbmy, żeby nie mącić. I zaraz zajmiemy się propertiesami. Dobra, także hej.